Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Chciałyście zobaczyć, jak wyglądają te pomadki na ustach. W związku z tym dzisiaj zrobimy sobie taki mały test i również powiem Wam o nich kilka słów. Na sam początek powiem Wam szczerze, że przed używaniem tych pomadek nie stosowałam żadnych szminek, błyszczyków i tym podobne na co dzień. Teraz tak to się zmieniło, że bez czegoś na ustach czuję się po prostu blado, jakby czegoś mi brakowało, tak się do nich przyzwyczaiłam. Jeśli chodzi o pomadki, są to pomadki Kylie Lips z firmy Lovely. Kosztują 20 zł za sztukę. W opakowaniu macie i pomadkę, i konturówkę. Jeśli chodzi o pomadkę, jest ona płynna, natomiast ma takie fajne, delikatne, matowe wykończenie, dzięki czemu bardzo szybko wysycha. Nie na tyle szybko, że nie zdążycie jej dobrze rozprowadzić, ale na tyle szybko, że bez problemu możecie za chwilę zjeść jakiś posiłek, napić się czegoś i ta pomadka nie zostanie Wam na szklance albo nie zostanie po prostu zjedzona. Naprawdę uwielbiam te pomadki. Tak do nich się przyzwyczaiłam, że nie wyobrażam sobie używać teraz czegokolwiek innego. Żałuję tylko, że nie wyszło więcej kolorów. Ja też zdecydowałam się na te pomadki, ponieważ czytałam bardzo dużo pozytywnych recenzji i głównie dlatego je kupiłam, nie dlatego, że zostały stworzone na wzór tych od Kylie i tym podobne. Po prostu chciałam jakąś dobrą pomadkę na co dzień, która nie będzie mi za chwilę schodziła. Także powiem Wam szczerze, że są to pomadki, które najdłużej się trzymają. Zaraz Wam pokażę, jakie mam. A jeśli chodzi o mnie, muszę Wam pokazać pomadkę, którą mam z Sephory, która kosztowała jakieś 40 zł. Mam pomadkę z Rimmela, która była z edycji Kate Moss chyba, tak? Ona też kosztowała około 30 zł. Tak samo pomadka z takiej zwykłej serii Rimmel London. Ona też kosztowała około 30 zł. Także każda z tych pomadek, szminek, które mam, były droższe od tego zestawu, a te są o niebo lepsze. Jeśli chcecie zobaczyć, jak te kolory, które mam, wyglądają na ustach, to zapraszam do oglądania dalej. To będzie pierwszy kolor, jaki przetestujemy. Na samym początku obowiązkowo muszę sobie usta nawilżyć. Użyję do tego Carmexu. Tak wygląda. Bez tego nie wyobrażam sobie użyć konturówki. Także usta nawilżone to podstawa, ponieważ wtedy łatwiej jest oczywiście konturówkę rozprowadzić. Ok, więc odczekałam jeszcze chwilę, żeby mi się Carmex dobrze wchłonął. Mam tutaj lusterko i wyciągam już konturówkę i pomadkę. Zaczniemy oczywiście od konturówki. Powiem Wam, że ta sama konturówka jest w nakładaniu naprawdę idealna. Ona nie jest za miękka, nie jest też za twarda. Naprawdę świetnie się rozprowadza, ale oczywiście tylko po nawilżonych ustach. Na nawilżonych ustach. Teraz weźmiemy już pomadkę. Moim zdaniem jest ten kolor jest taki delikatnie wiśniowy. Nie jestem najlepsza w opisywaniu koloru. Dla mnie istnieją podstawowe kolory, więc trudno mi go nazwać, ale myślę, że w kamerze bardzo dobrze ten kolor widać. Oczywiście nie jest to jakiś taki naturalny kolor, ale naprawdę bardzo dobrze sprawdza się na co dzień. Ja go używam właściwie właśnie na każdy zwykły dzień, nie tylko na specjalną okazję, dlatego myślę, że bez problemu można go używać na co dzień. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, nie jest za bardzo krzykliwy, nie jest to czerwień, więc czemu nie? Mnie się bardzo ten odcień podoba. Ok, już zmazałam poprzedni kolor, także teraz znowu Carmex. I zaraz nałożymy następną pomadkę. W międzyczasie powiem Wam szczerze, że czuję się teraz taka bez wyrazu, jak nie mam nic na ustach. Po prostu tak się do nich przyzwyczaiłam, że teraz czuję się tak dziwnie, jak nie mam żadnej pomadki na sobie. Tak to już jest, jak się chyba przyzwyczaję do codziennego malowania ust. Coś w tym na pewno jest. Okay, sprawdzamy następny kolor. Możemy zacząć malować. Najpierw oczywiście konturówka. Okej,
i tak właśnie prezentuje się drugi kolor. Moim zdaniem jest on zdecydowanie bardziej delikatny. Wpada, jak widzicie, w takie różowe tony, co sprawia, że bez problemu możecie go również nosić na co dzień. Jest taki bardziej subtelny, delikatny, dziewczęcy. Tamten jest jednak ciemniejszy, także jeżeli nie lubicie takich ciemnych kolorów na co dzień, to ten na pewno sprawdzi się lepiej. Ja się w nim naprawdę świetnie czuję. Także tak on po prostu wygląda. Także taki to właściwie na tyle. Podsumowując, bardzo, bardzo, bardzo je polecam, jak żadnej pomadki i konturówki chyba wcześniej. Chyba nic tak nie polecam specjalnie. Także bardzo Wam polecam, są naprawdę trwałe. Wytrzymują około kilku godzin na pewno, zależy czy jecie, czy pijecie. U mnie wytrzymują jeden posiłek, jeden napój. Jeżeli już jem więcej, albo coś tłustego, albo jakąś zupę, to niestety to schodzi. Natomiast przy zwykłym takim codziennym posiłku jestem zdziwiona i zaskoczona, ale pomadka zostaje na miejscu. Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolona i może kupię sobie jeszcze jakiś kolor, o ile to nie będą żadne brązy, bo też nie ma szerokiej gamy kolorystycznej niestety, ale skoro jest to taki hit, to może powstanie. Ja mam nadzieję. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i widzimy się już w następnych filmach. Pa! Let it go.